Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś przygotujemy sobie coś lekkiego. Będzie to sałatka brokułowa kalafiorowa z pomidorem oraz sosem majonezowo-keczupowym i jajkiem. Do jej zrobienia wykorzystamy naszego Idlomixa, będziemy gotowali warzywa na parze. Później wszystko poskładamy, zobaczycie jak cały proces przebiega. Zapraszam do oglądania. Do naszej sałatki kalafiorowo-brokułowej będziemy potrzebowali 200 g brokuła, około 500 g kalafiora, 2 pomidory, jeden żółty, drugi pomarańczowy, 4 jajka, które ugotujemy na twardo, 3 łyżki keczupu do wykonania sosu oraz 6 łyżek majonezu i do tego wszystkiego wcisniemy 2 ząbki czosnku. Zabieramy się do pracy. Przygotowanie naszej sałatki rozpoczniemy od ugotowania naszych warzyw i naszych jajek na parze. Na początek mam wlany litr wody do misy urządzenia. Wkładam koszyczek. Do koszyczka wkładam 4 jajka. Ja mam małe jajka, eski. Nakładam naszą waromę i do niej wykładam kalafiora. Kalafior jest pokrojony na różyczki, umyty. Teraz biorę naszego brokuła. Warzywa wyłożone. Zamykam. Ja ustawię czas gotowania 10 minut. Gotowanie na parze. Ustawiam czas na 10 minut. Po tym czasie sprawdzę, czy moje warzywa są miękkie. Jeżeli tak, to zdejmę waromę, odstawię na bok, a jajka będę gotowała jeszcze dodatkowe 5 minut, żeby były ugotowane na twardo. Ale najpierw zobaczymy, jak warzywa się ugotują w tym czasie, bo może też będą wymagały dodatkowego czasu. 10 minut, 120 stopni, gotowanie na parze, uruchamiam. Trwa nagrzewanie, jak będę miała tutaj 100 stopni, nacisnę pomiń. W czasie, kiedy nasze warzywa i jajka gotują się na parze, ja przygotuję sos. Mam miseczkę. Tutaj mam przygotowane około 6-7 łyżek majonezu. Do tego dodaję keczup. I wcisnę 3 ząbki czosnku. Moje ząbki są bardzo malutkie, zwłaszcza te 2. Oj. I teraz wszystko muszę wymieszać. I tak wymieszany sos odstawię na czas gotowania warzyw do lodówki. Upłynęło właśnie 10 minut gotowania na parze. Ostrożnie otworzę i zobaczę, jak moje warzywa są jeszcze twarde. Więc myślę, jeszcze spokojnie możemy 5 minut doklikać. I po tym czasie, jeżeli nadal będą twarde, to wtedy wyjmę jajka ze środka, a warzywa będziemy dalej gotować. 5 minut i gotujemy. Minęło właśnie kolejne 5 minut. Sprawdzę, jak warzywa, ale myślę, że są jeszcze twarde. No i jeszcze troszkę. Myślę, że brokuła już wyjmiemy, ale kalafiorowy damy jeszcze chwilę. Póki co zdejmę nakładkę do gotowania na parze. Odstawię na bok. I wyjmę jajka. Jajka już na pewno się ugotowały. Odstawiam. Jajka wyjęte. Zestaw nakładam. Słuchajcie, warzywa są jeszcze twarde. Dokładam im jeszcze 10 minut.
I po tym czasie już powinno być wszystko ok. Gotowanie na parze naszych warzyw właśnie dobiegło końca. Ja w międzyczasie próbowałam i są już miękkie. Także odstawię to na bok. Ok, ja w tym czasie obiorę jajka. Jajka mam już obrane z łupinek. Teraz pokroję pomidory. Przekroję je najpierw na pół. Wytnę gniazdo. I teraz pokroję je na ósemeczki. Odłożę na razie na talerzyk. Pomidory pokrojone, podobnie postępujemy z jajkami, tylko że jajko przekroję na 4, nie na 8. Wszystkie jajka mam już pokrojone. Pozostało nam tylko poczekać, aż warzywa na parze ostygną i będziemy to układać i polewać sosem. Minęło 30 minut, nasze brokuły już wstępnie wystygły, także teraz wykładamy sobie naszą sałatkę. Zacznijmy od kalafiora. Teraz położymy sobie brokułę. Wcześniej nie mogliśmy wyłożyć naszych warzyw, ponieważ jakbyśmy zalali je sosem, to wszystko by nam się rozpłynęło ze względu na to, że warzywa były gorące. No i dobra, teraz kładziemy sobie pomidorki. Myślę, że taka ilość wystarczy. I teraz układamy nasze jajka. Mamy już wszystko wstępnie poukładane, z racji tego, że gotowaliśmy to wszystko na parze, nie soliliśmy tego, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby to posolić. My używamy soli himalajskiej. Tyle będzie wystarczająco. No i teraz wszystko zalewamy naszym sosem. Sos leżał dłuższą chwilę w lodówce, także smaki się wszystkie przegryzły. Sosu za dużo nie możemy dać, ponieważ jest on dość mocno intensywny, także po to gotowaliśmy na parze, żeby nie zabić smaku naszych warzyw. Dlatego z umiarem delikatnie polewamy. Myślę, że taka ilość będzie optymalna. Jeżeli ktoś będzie potrzebował więcej, to sobie wtedy weźmie sosu więcej. Tak prezentuje się nasza sałatka brokułowa. Przepis stosunkowo prosty, szybki, udało się wszystkie rzeczy ugotować, czyli brokuła, kalafiora oraz jajka za jednym zamachem, także stosunkowo szybko to wyszło, musieliśmy jajka wyjąć nieco wcześniej. I tyle. Zabieramy się za jedzenie. Jeżeli Wam się podobała taka sałatka brokułowa, macie ochotę ją zrobić, możecie mniej więcej się oprzeć na naszym przepisie. My tak robiliśmy już nieraz, sprawdziło nam się to. Jeżeli chodzi jeszcze o gotowanie brokuła i kalafiora na parze, idealny czas to będzie 20-30 minut. Tutaj musicie kontrolować, bo to zależy na jakie różyczki pokroicie i wtedy musicie kontrolować i sprawdzać, czy jest punkt. Niektórzy lubią twardsze warzywa, niektórzy miękkie bardziej. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, odsyłam Was do innych naszych filmów, w których robiliśmy sałatki. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz trzymajcie się, cześć!